Witam wszystkich, witam groźnego mago, jak oczywiście nie ma nic do powiedzenia. Przeciwnik wysyła mi buźkę. No, zgłoszę kolor kierowy, a co se będę żałował? Jak zgłosić kolor kierowy, to zgłosić. Mago to może maga. Mago, nie wiadomo, 5000 doświadczony, dobry zawodnik. Po prawej stronie USA 1000 loginsów, po lewej MOS, Willy MOS. No, gramy kontra pas. O, mój utrzymał, ten nie może spasować. Pika nie zgłosił. Mój pika nie zgłosił. Kontra powinna być wywoławcza z krótkością kierową. Zobaczymy, czy mój zawistuje w kierowi. Z kierowej powinien położyć ten kontrakt. O ile mój ma jedną figurę. O. Rzucę mu dziewiątkę. Chodź. Jeżeli ma damę, to położyliśmy. Tryfla zabije i natychmiast odwracam w kiera. Osiem. Dziwne. Miał takie silne kiery i dał kontrę na kiery. To nie, to gra kontrą karną. Rozumiem, żeby wszedł bez atu, mając trzymania. Gdyby mago zatrzymał króla kier na lepszą okazję, wyszedł małym kierem, o. Aby tamtemu zabrakło. Mój się pozbył pików oczywiście. No, mieliśmy do ściągnięcia trochę trzy karowe. Straciliśmy 12 punktów. A, bo grali 6 trefli. Grali w trefle i wpadali w trefle. Ale numer. Jeden karo będę głosił, te kara. Mój powinien zawistować w czwórkę tref, w czwórkę kier. Ja bym wziął treflem, odwróciłbym w kiera, wziąłby lewe na króla, zagrałby, nie dałby lewy kierowej. Tamten by wziął dwie pikowe, dwie kierowe to cztery. I treflowe cztery to osiem, by mu zabrakło. No tak. Z trzeciego króla powinien zawistować małym kierem. Dama by spadła. A spasuje sobie i zawistuje w karo. Powiście w karo i odwrocie w kiera lub pika, żeśmy ich kładli. Ja obiecałem 5 kar.
Mój znalazł fit, wtedy nie miał, teraz ma. To była tak zwana pozycja swobodna. Powinienem zgłosić 3 bez atu z tą ręką. Ten, co ma bez atu, powinien mieć jakieś kara. Powinienem to skontrować. Ale powiem 4 kar. A co se będę żałować? I nikt nie skontrował. No proszę bardzo. Dostałem lewe na wiście. Oj, 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 oj. Jak dobrze pójdzie, wezmę dużo lew. Więc zostawiam sobie trefla na dojście. I karo. Bije. Wziął. Bardzo jestem zadowolony, bo mam asa trefl na dojście. I 6 karo mam na dojście. Muszę wyrobić piki. O, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Wyrabiam piki. Nie jest źle. Mój nie zgłosił pików. Bo po co ma zgłaszać piki? Przybyło mu dopiero potem. Kara powinien zgłosić wcześniej. No jeszcze jedno oddaję. Bez jednej. Zupełnie przyzwoity wynik. Biorę. Skracam rozgrywkę. Powinniśmy coś zarobić. Straciliśmy 3,5. A dlaczego? Bo na 3 kiery leżeli. No skąd ja mogłem wiedzieć o lewach pikowych? Spasuje. Skąd ja mogłem wiedzieć, że bierzemy 2 pikowe? 2 treflowe i przebitkę trefla. To 5. Że bierzemy 5 lew górnych. Po dobrym wieście. O! Bez atu. A graj! Ciekawe, co znaczy twoje bez atu, dobry człowieku. Powinieneś trzymać trefle. Nie mieć starszej czwórki. No i zobaczmy, jak gra. Najpierw sprawdźmy, czy miał odzywkę na bezatu. Powinien mieć 15-17 według światowych trendów. Może nie zna światowych trendów. 7 i 7, 14 i tu 18. Więc ma za dużo. Powinien dać kontrę. Ma szansę na 4 pikowe. W kierę go trafili. A nie idzie 3 bez atu. O! Bi. Bi. No bi. I wpikaj, zaimpasuj następnego trefla. Bi. O ranego, co za niemota.
No oczywiście, że tak. No teraz trzeba puścić. Nie asem. Poranego. No ta. Trefle trzeba grać do ręki. Przecież ten nie ma trefli. A, piki w tę stronę. O! Dziewiątka pik dobra, ale teraz już jej nie odegra. To spróbuj pika, może weźmie lewe. Trefla będzie im. Teraz trefla w tę stronę już nie bez sensu. No ma jeszcze na króla Kiry i na asa Karo lewe. Szóstki pik nie sprób... O tak. Oddać wszystkie lewy. No nie umie grać. Powinienem go wyrzucić. Ani licytować nie umie, ani grać. Jak go wyrzucę, czy ktoś przyjdzie? Ta, no w trefelka. No wygrał. Dobrze, że jeszcze strata będzie z tego. Można było wziąć. Pikową puścił, treflową puścił, dwie lewy puścił, można było wygrać 3 bez atu. Można było wziąć 3 treflowe, 4 pikowe to 7. I trefl. No to pika zgłaszam. Któż przyszedł do nas? Powitam go. Uśmieszkiem. Mój single kier to dobra wartość. No spasuje. Może zawistuje w pika. Zobaczymy. Powinien mieć trochę kierów. Dama tref może wziąć lewe, jak będzie... O. Nie miał od razu? Dobrze, że pika zgłosił. To ja będę rozgrywał, a nie on. Powinien mieć 5 pików na tę intencję. A on powinien mieć 4. Nagle mu przybyło. Będę tam przebijał kara, a tu kiery. No i lecimy. No król pik może jest pod impasem. Zobaczymy. Bez jednej już jest. Gdyby od razu zgłosił 3 piki. Spróbujmy karą. No, w karach chociaż spotkało na szczęście, mamy szansę wyimpasować króla pik. O, małe szanse mamy wyimpasować tego króla pik. Przebi. Nie chciał. Chyba tu miał damę. Ale numer. No to im pasimy.
Jeszcze tref do oddania. Ajajaj. Nie wyrzucę go, nie chcę. Tref wziął. Ojej. Bez dwóch, za 9,5. A na cztery kiery leżeli. Czy nie? Braliśmy dwa piki. Nie, nie, nie leżeli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ojojojojoj. Oj, oj, oj. Zagram se w kiery. Sześć oczek miał, powiedział cztery piki. No jakby im pasował damę tref, to byśmy wzięli damę treflu. Żeby zablokować tamtemu grę w piki. Trudno. Mój powinien mieć jakieś trefle i powinien mieć kiera. Na co mieliśmy szansę? Brali cztery kierowe, a oddawali dwa piki. I trefle jakby im pasowali. Dołoży. O asy mnie spyta. Nie. Nie umie na szczęście. 5000 loginsów przez 7 lat. To gra 20 razy dziennie. To nie powinno być spod asa, pewnie jest spod damy. No, niestety. Dobry wis zabiera nam... Oj, oj, oj. No trudno. Może nie ma kierów. Ma. Singlowego. Resztę moja. A może nie? Singlowego, singlowym królem przebił, ale pech. No, rzuć króla, asa daj. Wygrałem. A to i tak wygrałem. Ktoś się zdenerwował. A i ma rację, że się zdenerwował. Ma rację, że się zdenerwował. I co, nic nie zarobiliśmy? 12,3. No spasuje. Dlaczego zarobiliśmy 12,3? Albo nikt nie wygrał czterech kierów? A mu ściągnęli piki. Spasował mago. A miał 4, 8, 11, 14 punktów Pearsona. No to słusznie spasował. Lepszy, młodszy. Powinienem kierem otworzyć.
tych czterech kierów nikt nie wygrał? Do oddania był pik. No ale jak do oddania pik, to się nie oddaje kiera. Albo może im pasowali. Mówi, nie chce licytować. No to ja też nie będę. Mógł zalicytować karo kiera. Ktoś nie ma kierów, ja mam kierów. Nie powinienem tak licytować. O. O. A, zagram se cztery kiery. Znaczy oni powinni leżeć na te trzy piki. Ja wezmę trzy lewy, spasuję. Może wezmę na damy pik, jak będą im pasować. Ten pik to jest słaba odzywka. Skąd on miał na dwa karo? On ma 13, ja mam 13, to 26. No, króla miał pod impasem. Należało się spodziewać, że jest król pod impasem. Dobrze, że nie skontrowałem. Tak. Z czwartym królem mi poparł. Jak to mówiłem, pokazał fit, czyli uzupełnienie. Aha. Przebija pikiem nie wiadomo po co. Zostało 12 pików. Mhm. Ten już nic nie powinien grać, mieć w karcie, bo powiedział jedno pik. Już nic nie powinien mieć w karcie ten. Mhm. Mój powinien mieć asa pik. Bi. Nie ma asa pik. Co za partner. Nie ma asa pik. Na szczęście wychodzi ten ze stołu. Dobrze, puść. Puścił. Sześć pików. Zostało siedem pików. Ile trafił? Jest to 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teraz go puścimy. Ten dream też nie umie grać. Ile on grał w tego gryza? Tysiąc razy już grał. Doświadczony z USA. Położyć dziewiątkę to jest oszustem. Ten go pouczył i uciekł. No dołóż. Jeszcze jeden pik spadł. Pięknie. Tu wychodzę w kiera, żeby... A robot gra.
Mój nie widzi, że wziął lewe? Nie spodziewał się. Nie wie, że wziął lewe. Mak napisał, żeby grać szybciej. Nie wiedział, że wziął lewe. Wygraliśmy 4-1. Jak będę miał kartę, to gram, jak nie, to uciekam. Uciekam, dziękuję.